Siema, siema, dzisiaj kręcimy bajerkę ze Skolimem, siema. Dzień dobry Dominik, witam wszystkich tutaj naszych widzów i słuchaczy. Słuchaj, wrócę się w tym momencie może do konferencji Prime, bo nie mogę sam osobiście przepalić tego tematu. Powiedz, co zrobisz swojemu rywalowi za tą płaską wypłaconą na konferencji, nie? Ja nie chcę być taką krową, która dużo muczy, a mało mleka daje. Wolę wystrzelić tym mlekiem 26. Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie, wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko dla mnie. Oj, tak ładnie. Powiedz mi, czy wiążesz dłuższe plany swoje na przyszłość, jeżeli chodzi o federację Prime, Free Fight i tak dalej, czy po prostu znikasz za chwilę, zrobisz jeszcze jedną walkę, być może dwie, i czy będziesz z tego uciekał, czy raczej wiążesz z tym przyszłość? Wiesz co, zrobię tą walkę, czuję, że ją wygram. Jeśli będzie trzecia walka, to chciałbym tutaj, kochana federacjo Prime, żebyście wprowadzili pas dla takich ziomów 75 kilo, może, żebyśmy wprowadzili, i trzecią walkę chciałbym o pas toczyć. Kto tam wygra, nie wiem, kamerzysta, Bagietę bardzo lubię, ale miałbym z nim piękny pojedynek sportowy. Bardzo go lubię, ogółem zasadniczo powiedziałem, że nie chciałbym z nim walczyć, ale jeśli wygram tą walkę, to kolejną chciałbym, żeby federacja wprowadziła pas, bo wiem, że jest dużo tych chłopaków takich lekkich, tam kamerzysta, ten świr Kapelan, Bagieta, no tam jest Robalini, jakiś Srynik, te cudaki internetowe, i to by było fajne, myślę, że gdyby był, chciałbym walczyć o pas. Dobra, czekaj DJ, teraz taka prośba, mój ulubiony moment w ogóle, kocham to, wyciągamy wszyscy telefony, nagrywamy na Insta Stories, oznaczamy Skolim, Patryk Jerzak i trzy osoby lecą z nami na teledysk do Hiszpanii, zróbcie jakiś hałas! Konrad, czy jest opcja, czy kiedykolwiek jeszcze z księciuniem podacie sobie ręce? Czy to już jest po prostu koniec? Wiesz co, myślę, że będzie to, nigdy nie mówię nigdy, ale na pewno będzie bardzo to ciężka sprawa. Trochę niehonorowe to uderzenie, też uważam, że to trochę przesadził, trochę za bardzo chciał zaistnieć. Wiesz, nie trzymam tak tej urazy, ja bardziej ją tak pielęgnuję, żeby 26 wystrzelić i pokazać klasę, kondycję, siłę. Technika pewnie jest moją najgorszą stroną, ale jestem cały czas w obiegu. To naprawdę nie jest tak, że tylko melanżuję. Nie chcę, żebyście tak myśleli, broń Boże. Drodzy Państwo, dziewczyny, chłopaki, telefony, lampy błyskowe, wszystko co tam macie, latarki, śrubokręt, klucz, dwunastkę. Czy jesteście gotowi? Przygotowuję się. Przyznam szczerze, że ten okres jest bardzo gorący, bo koncert za koncertem, i powiem ci, że na pewno jest ciężko, ale też ten tryb jest na tyle euforyczny, taki stan, że to może i pomaga mi w tych treningach. Konrad, powiedz mi, jak ty znajdujesz czas na to wszystko? Treningi, koncerty, teraz jesteś super gwiazdą polskiej sceny, estrady, no nie wiem jak to nazwać, ale generalnie skąd bierzesz na to energię? Wiesz co? Zasadniczo nie wiem, z siebie jakoś staram się to wykrzesać, cieszyć się życiem, komponuję nowe utwory, już niedługo też kolejną premierę szykuję, także zaleję ten internet. Skąd biorę energię? Z rodziny, z przyjaciół, z tych, którzy mi dobrze życzą. Tyle. Hey baby, zrób czas, zanim odejdę, I wanna feel your body, co zrobimy, to zostaje między nami. Widziałem, co twoja twarz mówi. Poczekaj do 26, ja ci pokażę, kto ja jestem. Dobrze to odczytałem? Stary, czytasz lepiej ze mnie jak wróżka, jak moja narzeczona, także trochę się przerażam, ale no tak, drodzy Państwo, oglądajcie, wykupujcie pay-per-view, bądźcie, szykuje się naprawdę fajne widowisko i polecam wam wszystkim.
słuchajcie, jesteśmy na VIP roomie w klubie Lux Club Brzozować. Się gramy tutaj koncert z Colin, wasz ulubieniec, wyglądasz idealnie. Cóż mogę powiedzieć, zaprosiłbym was na drinka albo na pizzę, ale nie wiem czy wypada, czy nie ma tutaj małolatów. Za chwilę zobaczycie koncert, nasz dzień, cały czas jesteśmy w trasie, jesteśmy już po treningu, tu jest gitarzysta, jest mój kolega producent, biznesmen, no to jest klasa, za chwilę przyjadą też nasi znajomi i kolejny zespół. Cóż mogę powiedzieć więcej, pozdrawiam, zobaczcie co będzie na scenie. Na scenie? Jest, było dużo ludzi. Słucham? I zaraz nagłosimy teraz, wiesz? Ale już dwa są uszykowane, jest statyw, wszystko mamy, gitara działa. Damian mikrofon uszykowany, gitara jest. Tak, wszystko jest. Wszystko gra, jest git, będzie zadowolony. Klasa, drodzy państwo, wszystko jest przygotowane. Ja w tym czasie robię jeszcze masę. Pijemy sobie wodę, napoje izotoniczne. Oczywiście w małych ilościach, żeby nie przesadzać. Ja nie zapomnę. Trzeba dbać o zdrowie, ale też trzeba się odkażać. Właśnie w takich miejscach są najlepsze imprezy. No i ogółem tutaj kamery zazwyczaj nie trafiają, więc dzieją się te rzeczy niecenzuralne. Tyle mogę powiedzieć. Drodzy państwo, zobaczcie jak wygląda najlepszy polski gitarzysta. Nie jeden zespół, nie jedna wokalistka zrobiłaby gapa, żeby mieć go w swoim składzie. A on lubi te tematy, przyznaj się. Lubię to. Stary, on gdyby mógł, to by, no jechałby na pełnej. Znaczy, jedzie na pełnej, ale dzisiaj zobaczycie go i tak w delikatnej odsłonie, bo wiadomo, YouTube blokuje niektóre fakty. I pamiętajmy, król na pełnej wjeżdża. Z Colin! Gramy koncerty, gramy czasem po 5 koncertów dziennie, jeździmy po całej Polsce, zasuwamy, czasem łamiemy przepisy ruchu drogowego, ale jest zajebiście, ludzie czekają, to jest taka wymiana energii, która mnie jara, no i zawsze marzyłem o tym, te dziewczyny pod sceną, to wszystko to jest mega nakręcające, to jest, dajesz ludziom radość i bierzesz też od ludzi radość. Grałem ostatnio koncert na Stadionie Narodowym. I to są emocje, które można porównać z Prime'em. Jednak ci ludzie, którzy są, ta sala, te światła robi wrażenie. Ładnie, bujaj się tak ładnie, wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko dla mnie. Wyglądasz idealnie, zaraz będzie miało 100 milionów na YouTubie, to jest zajebisty wynik. Bardzo miło, że tych fanów jest dużo i wiesz, ja też staram się dawać przykład. Zobacz, tutaj jakieś napoje wyskokowe się pojawiają, ale narkotyków tu przy mnie nie zobaczysz, bo nie lubię takich tematów. Wiem, rozmawialiśmy na ten temat. Wiesz, też chcę być takim tutaj głosem, czy w Prime, czy ogółem w tym internecie, gdzie się pojawiam śmiesznie to zawsze, ale żeby pokazywać, że kariera nie opiera się na byciu turbo z***em, tak jak tamci wszyscy ludzie, którzy dokładnie są bagnem, k***a. Cudownie wyglądacie, macie piękne dziewczyny. Hej, hej. Ja mam taką prośbę, jest z nami tutaj Arti, legenda tych okolic. Zróbmy hałas dla Artiego! Powiedz mi, w czym się czujesz najlepiej? Film? Fajty? Czy śpiew? Nie no, muzyka. Stary, to jest tutaj możesz wszystko. Czyli twój as w rękawie to jest muza, tak, tworzenie muzy, śpiewanie, tak. Zdecydowanie, duża wiesz, artystyczna. Tak, aktorstwo to jest mój zawód, który wykonuję, muzyka to jest pasja. Ej, zrobisz to dla mnie, bo tam była jedna jest taka dziewczyna, fajna Milenka. Jakbyś zrobił, wiesz co? Wszystko wokół się zmienia, nawet ty. Znacie to? Dobra, ty, bo ja się szybko zakochuję, nie mogę, przepraszam. Ja mam takie serce, że ja się zakochuję. Jesteś zajebisty. Milena jest chyba już na naszym 20. koncercie w tym roku. Zróbmy hałas dla Mileny! Kiss me, baby, zrób co zanim odejdę. I wanna feel your body, co zrobię?
pojawiły się te walki w Polsce, te freakowe, to najpierw wszyscy ci aktorzy, muzycy, celebryckie, nie, to jest brutalne i to. Teraz się i muchy do napchają do tego. Tak, każdy to 4 lata temu było moje marzenie. Kosztem godności. A teraz się cieszę, bo na fajnej propozycji finansowej tam jestem. Ja tak jak słyszę, to chyba mam jedną z najlepszych gasz, także też dziękuję tym włodarzom. I wiesz co ci powiem, że to jest, teraz uważam, że to jest taki fajny dzwonek dla wielu młodych ludzi, którzy siedzą chyba z tymi komputerami, zjeżdżają na ręczny manis, to nie wyjdą na jakieś dziewczyny na podryw. To jest ty, czy cały ten świat, który dzisiaj jest, takie osoby stają się motywacją dla tych wszystkich dzieciaków, które siedzą tylko przed kompem. Uważam, że to jest ta idea teraz tych freak fightów i dla freak fightowych. Także moi drodzy, widzimy się 26 w Szczecinie. Kupujemy legalny dostęp do gali. Z tego reflinku z Kolima. Widzimy się na gali, kibicujemy, trzymamy kciuki. Cała rodzina z Lubelszczyzny są ze mną. Mamuśka, Milenka jest tata. Przypomnij mi wszystkim tutaj. Tak. Pozdrawiamy was kochani, lecimy dalej. Cenię konkretnych ludzi, zobaczcie, przyjeżdżajcie tu do klubu Lux Club Brzozowa, melarz, bawcie się i dziewczyny fajne są. Jeden z najlepszych koncertów, dzięki. Dziękuję. Gdzie się nie pojawimy, to jest zajebiście. Także dziękuję wszystkim fanom Prime Show MMA, dziękuję, że jesteście ze mną. Kupujcie sobie kochani pay-per-view z mojego reflinka. Przemyślimy wszyscy na live, jak spożytkować ten hajs z pay-per-view, bo fajnie, żeby to trafiło. Jak macie kogoś potrzebującego w rodzinie albo wśród znajomych, to bardzo chętnie wspomogę taką osobę. Hajs nie jest dla mnie najważniejszy, najważniejsza jest rozrywka, radość i zdrowie, żebyście wszyscy byli zdrowi, wy i wasze rodziny. Ja lecę dalej na koncert, pozdrawiam was bardzo gorąco. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na koncercie.